dobry, witamy na kanale AgroPro. Dzisiaj przedstawimy Państwu dwa ciągniki hybrydowe. Jeden benzynowy na silniku Grunwelt, 18 koni. Natomiast drugi silnik Wejma diesel o mocy 14 koni. Oraz dwa pługi z kołem sporczym do ciągnika hybrydowego. Dieselek charakteryzuje się dużym momentem obrotowym oraz niskim spalaniem. Wyposażony w elektryczny rozrusznik. Stacyjkę znajdą Państwo z przodu. Przekładnia jest ta sama, 8-biegowa z podziałem na wolne i szybkie. Podnóżek, dyferencjał w dźwigniach. Sprzęgło z hamulcem ręcznym. Oczywiście hak do mocowań urządzeń nieaktywnych. Pod spodem znajdą Państwo koło zębate, które zasili glebogryzarkę aktywną. Napędzany na dwóch paskach. I tak samo benzyna. Benzyna oczywiście spali Państwu więcej paliwa. Również wyposażona w stacyjkę, która znajduje się z przodu. Reszta dokładnie taka sama jak w dieselku. Dieselkiem popracują Państwo znacznie dłużej, mimo że zbiorniki są bardzo podobne. To dieselek będzie spalał Państwu dużo mniej ropy. A tak wygląda pług z kołem sporczym. 25 cm domiesza. Około 40 odkładnica. Kółko do regulacji wysokości. Pociągnie go jeden i drugi ciągniczek bez problemu. Teraz przejdziemy do odpalenia. Dodajemy gazu. Naciskamy odprężnik i przekręcamy. Ciągnika benzynowego, zaciągamy rączkę BHP, dodajemy gazu, włączamy ssanie.